Cześć, witaj w kolejnej lekcji granice słuchu. Tutaj sobie powiemy o granicach słuchu w kontekście używania tych technik artykulacji, o których sobie mówiliśmy. W skrócie chodzi mi o to, żeby obserwować wykonawców, różnych wykonawców rockowych, metalowych, obserwować, na ucho obserwować, czyli słuchać i oglądać. Oglądać jakieś ich wykonania z koncertów. To jest bardzo dobre ćwiczenie na właśnie obserwowanie i w jakich, jak oni używają te techniki artykulacyjne. W jaki sposób oni łączą tapping z vibrato, z flageoletami, z bendingiem, jak oni w ogóle wykorzystują te rzeczy. Bo na przykład dużo rzeczy można zaobserwować, które są stworzone przez poszczególnych gitarzystów, jakieś techniki bendingu, o którym na przykład nie powiedziałem, a który oni sobie stosują. Więc właśnie to granie ze słuchu jest bardzo ważne, żeby sobie posłuchać ich i spróbować to otworzyć, spróbować zastosować pewne te rzeczy, które usłyszeliśmy. Wiem, że to łatwo powiedzieć, bo jak gdzieś ktoś gra solówkę, to gdzie tam wyłowić, gdzie on sobie tam zagrał jakiś motyw, no nie? Ale na pomoc przychodzą też nam tabulatury, w których bardzo często są dość realistycznie odwzorowane te zagrywki, które używają właśnie ci wykonawcy, nasi ulubieni. Na przykład bardzo często Kirk Hammett w Metallice używa właśnie tego bendingu. Czyli na przykład bending taki, że podciągam 14 próg, trzecia struna i schodzę do struny drugiej 12, 15. Nie wiem, właściwie to jest obserwowanie innych wykonawców, to jest naprawdę kopalnia pomysłów. Nie mówię oczywiście o tym, żeby ściągać od nich i kopiować całe solówki, prawda? To nie o to chodzi. Kopiowanie poszczególnych właśnie fragmentów technik. Ja na przykład właśnie bardzo lubię to. Iron Maiden właśnie na przykład, The Trooper solówka, to też była. Tappingi różnego rodzaju, bardzo fajny na przykład tapping z Wana. Bardzo charakterystyczny tapping, prawda? Super on brzmi. Czasem na przykład można sobie zauważyć, że ten tapping jest grany piórkiem, kątem piórka. Szybciej zagrać. Warto posłuchać, warto ich obserwować. No, zawsze trzeba się kimś inspirować. I właściwie Twoim zadaniem po tej lekcji byłoby powyszukiwanie sobie koncertów, najlepiej jakichś live koncertów ulubionych zespołów i przesłuchanie piosenek właśnie pod kątem tych technik. Bending, flageolet, vibrato. Co tam jeszcze było? Tapping, slide, w jaki sposób oni te rzeczy robią. To byłoby jedno ćwiczenie, przesłuchanie tych ulubionych. Takie ćwiczenie zupełnie na luzie, bardzo fajne, tylko właśnie, żeby sobie już wyostrzyć słuch na te techniki, o których sobie mówiliśmy. Czyli wypadałoby się cofnąć do tych lekcji, przećwiczyć sobie jeszcze te techniki. I później pod tym kątem odsłuchać sobie tych swoich wykonawców ulubionych. Drugie ćwiczenie byłoby z kolei poszukanie na Guitar Pro czy na Tux Guitar całych utworów i przejrzenie też tych utworów, przesłuchanie tych utworów pod kątem właśnie tych technik, właśnie nie power chordów i prawda, mocnego grania, tylko pod kątem właśnie zastosowanych tych technik artykulacyjnych.
i być może znalezienie jakichś fajnych, ciekawych smaczków, o których oczywiście daj znać na grupie, na której są wszyscy uczniowie Gitar od Podstaw. Tak więc do dzieła i widzimy się w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć.